Kiedy powinniśmy zdecydować się na zabieg? Wtedy, kiedy już obserwujemy biologiczne starzenie się skóry. To jest ten czas, kiedy możemy wkroczyć z zabiegami medycyny estetycznej po to, żeby przygotować i zapobiec temu starzeniu, utrzymać jak najdłużej młody wygląd. Im wcześniej wejdziemy z zabiegami medycyny estetycznej, szczególnie tej medycyny regeneracyjnej, czyli tej bezpiecznej, nie tej głębokiej, to tym dłużej będziemy się cieszyć stanem dobrej skóry i przede wszystkim młodego wyglądu. Oczywiście taki okres okołomenopauzalny jest to okres bezwzględny, kiedy kobieta powinna o siebie zadbać, kiedy zaburzenia hormonalne doprowadzają do tego, że stan skóry się absolutnie zmienia, gdy spada sprężystość skóry, jędrność skóry, jest nieuwodniona skóra, czyli pojawiają się zmarszczki, głębokie bruzdy, pojawia się zaburzenie owalu twarzy, pojawiają się tak zwane chomiki, zmarszczki. To jest ten czas, kiedy na pewno już powinniśmy się pojawić w gabinecie medycyny estetycznej. Ale tak jak powiedziałam, im wcześniej zaczniemy taką regenerację, odżywianie skóry, tym będziemy się wcześniej cieszyć objawami i te objawy, objawami zabiegu medycyny estetycznej, a objawy starzenia będą przesuwać się na dalszy plan. Także zaczynamy zabiegi dosyć wcześnie, regeneracyjne.